wspieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Jest nasz Mateusz Borek dzisiaj. Dzień dobry. Mateusz, już prosto z Londynu. Pozwól, że zaczniemy od tych twoich podróży, bo ty masz rzeczywiście podróże małe i duże w ostatnich dniach i zdarzyło ci się wczoraj przyjechać do Londynu i chciałbym, żebyś tam opowiedział właśnie o tej stronie euro, która może nie jest najfajniejszą stroną euro. Po pierwsze chciałbym cię zapytać, jak tam w Londynie, tam gdzie już jesteś, czy to w ogóle czuć atmosferę tych mistrzostw, chociaż i tak ta grupa angielsko-szkocka i tak jest najbardziej kompaktowa z wszystkich grup euro, ale po drugie, co się dzieje na lotnisku, co się dzieje w samym kraju? Dzień dobry, witam was, witam państwa. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że gdybym odbył swoją podróż z Rzymu do Londynu z opaską na oczach i dopiero odsłonięto by mi oczy po wylądowaniu, to wiedziałbym doskonale, gdzie jestem, bo od wczoraj w Londynie pada, dzisiaj od rana leje, temperatura 14 stopni, także welcome to England, można powiedzieć. Słuchajcie, nawet miałem taki plan, żeby dzisiaj gdzieś z wami się połączyć już pod samego stadionu, bo tak naprawdę jestem w hotelu usytuowanym 50-700 metrów od Wembley, natomiast tak jak wczoraj padło nam połączenie, bo telefon się przegrzał w Rzymie, bo było blisko 30 stopni, tak tutaj myślę, że dzisiaj byłby telefon zalany, nie byłoby szans na tą korespondencję. Co do lotniska, no powiem szczerze, ja nie spotkałem jeszcze takiego turnieju, a jeżdżę na te turnieje od chyba 20 kilku lat. Jakby kompletnie żadnego zainteresowania kibicami, dziennikarzami na lotnisku. Postaliśmy w kolejce z Kazią Węgrzynem, nie wiem, za 2 godzinki. Postaliśmy w takiej kolejce, gdzie lądują pasażerowie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wenezueli, Meksyku, Filipin. Więc jakby no nie ma tutaj żadnego honorowania ludzi, którzy przyjechali na euro. Tutaj mówię jakby o kibicach, mówię również o obsłudze, mówię o dziennikarzach. Do tego no absurd tego turnieju związany z kilkunastoma miastami, krajami w czasach pandemicznych czy popandemicznych no jest naprawdę gigantyczny. Bo wyobraźcie sobie, że jednak każdy kraj ma swoje procedury. To są codziennie minimum 2 ankiety, których wypełnienie zajmuje 30-40 minut. Do tego dochodzą praktycznie codzienne testy. Ja w tej chwili kończę z wami łączenie i żeby dzisiaj móc wejść na Wembley, to muszę po raz kolejny się przetestować, a testowałem się wczoraj. Czyli dzisiaj muszę się przetestować jakby w specjalnej procedurze na samym stadionie, żebym mógł wejść na mecz, ale oprócz tego z tego centrum, gdzie się przetestuję, żeby wejść na mecz, muszę iść do drugiego miejsca, 3 kilometry dalej, żeby się przetestować po to, żeby jutro móc wylecieć i wylądować w Sewilli, zobaczyć biało-czerwony. Także to jakby tytułem wstępu opisania tego, co się dzieje. Atmosferę ja akurat czuję, bo mieszkam w hotelu, gdzie jest mnóstwo kibiców szkockich. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj wejdzie niespełna 3000 Szkotów na stadion, bo też są procedury i wiemy, że na Wembley to nie wejdzie więcej niż 25-30% kibiców. Natomiast do samego Londynu przyjechało ze Szkocji 20 tysięcy kibiców. Oni będą skupieni, będą wspólnie to przeżywać, będą kibicować. No podejrzewam, że nie w cukierniach, tylko raczej w pubach, gdzieś tam racząc się piwem. Przysłuchuję się waszej dyskusji, jakby odniosę się do kilku wątków personalnych, bo przeczytałem dzisiaj mnóstwo artykułów w kilku dziennikach angielskich, szkockich. Wyobraźcie sobie, że padały tak absurdalne propozycje dla Southgate'a, jak odsunięcie się od składu Harry'ego Kane'a po tym pierwszym słabym meczu przeciwko reprezentacji Chorwacji. Oczywiście myślę, że z tego pomysłu wielu ekspertów nie skorzysta Gareth Southgate. Natomiast kilku byłych reprezentantów Anglii, którzy myślę, że no raczej dodzwaniają się do Garetha Southgate'a, sugeruję, że dzisiaj nie zobaczymy ani Trippiera po lewej stronie, ani że nie zobaczymy Walkera po prawej stronie, tylko że odpowiednio w wyjściowym składzie zagrają z jednej strony Luke Shaw, a z drugiej James. No nie wiem, być może musimy poczekać do samego wieczora, żeby te sytuacje rozstrzygnąć. Istotna informacja, wraca Tierney i to jest dzisiaj klucz. Ja muszę powiedzieć, że wypowiedział się dosyć szeroko o tym John Collins, który wychowywał Tierneya w Celticu Glasgow. Pamiętamy tego pomocnika, 60 występów w reprezentacji Szkocji, który twierdzi, że no to jednak będzie nieprawdopodobne wzmocnienie reprezentacji kraju. Po pierwsze jakby w sferze defensywnej, bo zwraca uwagę Collins, że
On ma niesamowitą szybkość, umiejętność gry jeden na jeden. Po drugie, no jednak brakowało Szkotom w tym pierwszym meczu z Czechami takiego wyprowadzenia piłki od tyłu, a na pewno Tierney to potrafi. No, to jest też facet w ogóle niesamowicie uniwersalny, który potrafi zagrać w czwórce jako lewy obrońca, ale też potrafi zagrać półprawego w ustawieniu trzema stoperami. Także dzisiaj pewnie tutaj wciąż jeszcze myśli trener reprezentacji Szkocji, czy go ustawić jako półprawego, czy półlewego, bo ja uważam, że jeśli dwa ostatnie dni trenuje z drużyną, przeszedł wczoraj wszystkie testy zdrowotne i trener mówi, że jest fully fit, no to wyobrażam sobie, że nie może go zabraknąć w podstawowym składzie reprezentacji Szkocji. Słuchaj, w zasadzie odpowiedziałeś już na wszystkie pytania, nawet te niezadane, więc bardzo ci dziękuję za to. Praca z tobą to prawdziwa przyjemność. Poczekaj, ja bym się chciał coś zapytać, bo wiem, że się zachwycasz, oglądasz trochę od wczoraj, pada, więc siedzisz w hotelu, oglądasz angielską telewizję i zachwycasz się tamtejszymi ekspertami, że mają niezły skład. Nie tak dobry jak nasz, bo nie mają Piotra Nowaka, ani Wojtka Pieli, ani Michała Gutki, ale też niezły. Ale myślę, że to jest może pomysł dla Piotra Nowaka do kanału sportowego na Mistrzostwa Świata w Katarze, żeby wzorem Gary'ego Linekera nie był ekspertem, tylko żeby prowadził swój show, tak jak Gary Lineker, i dopraszał sobie ludzi typu jeszcze Alan Fiedler czy Rio Ferdinand, bo to wczoraj się naprawdę dobrze w BBC oglądało. Wchodzisz to, Piotrek? Muszę mieć korepetycję od was. Także jak wrócisz, Mateusz, to razem z Tomkiem. Zapowiedź taki dzisiaj polski luz, nie powiem amerykański, bo amerykański masz w Naples czy w Philadelphia, natomiast zapowiedź polski luz i wszystko jest dobrze. Ale słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że pierwszy mecz, który zobaczył na Wembley na własne oczy José Mourinho, to był właśnie mecz pomiędzy Anglią a Szkocją w 1996 roku na Mistrzostwach Europy, bo to był zresztą jedyny mecz turniejowy pomiędzy Anglikami i Szkotami. Także wczoraj w studiu Shearer się tylko uśmiechał. W ogóle mnóstwo tych archiwalnych materiałów, wypowiedzi wtedy Craiga Browna, Terry'ego Venablesa, bramka Shearera, a potem to, co spowodowało eksplozję 90 tysięcy Anglików na Wembley, czyli przypomnienie tej słynnej bramki i akcji Gascoigna, kiedy przerzucił piłkę nad Colinem Hendry i skierował do bramki. No, Szkoci się łudzą, powtarzają dzisiaj od rana w telewizji bramkę Hutchisona z playoffów do Euro 2000 z 1999 roku, kiedy wyszedł w powietrze, wygrał głowę z Tony Adamsem i pokonał Davida Seamana, ale tak naprawdę to od dłuższego czasu Szkoci jednak nie potrafią znaleźć się sposobu na Anglików. Przypominam tylko kwalifikacje Mistrzostw Świata 2018, 3-0 na Wembley dla Anglii, 2-2 Szkotów u siebie pod wodzą Gordona Strachana na Hampden, także no, na pewno dzisiaj argumenty po stronie Anglii, ale wiemy, to jest Battle of Britain, to jest historia, która zaczęła się w 1872 roku. 48 zwycięstw Anglii, 24 remisy, 41 zwycięstw Szkocji. Dzisiaj no, nie może być innej pogody, oni muszą zagrać w deszczu taką prawdziwą bitwę Anglii. Trzy dni temu minęło 25 lat od tego spotkania, kiedy Paul Gascoigne na Wembley strzelał gola na 2-0 Szkotom. A pamiętajmy, bo tam wtedy była taka sytuacja, bo jakby kontekst tego meczu był niezwykły. Kilka dni wcześniej Anglicy w słabym stylu zremisowali ze Szwajcarami 1-1. Kubilaj Turkilmaz strzelił im gola z karnego, a tu historia się powtórzyła. Anglia prowadzi 1-0, znów się trochę męczy i znowu jest karny dla Szkotów. Karny jest strzelony i za chwilę Gaz zastrzela tego gola i wtedy ruszyło, poszło. Maciej, posłuchaj, na koniec. Tak. Jeszcze ci powiem ostatnią rzecz, bo tak sobie gdzieś ten mecz wizualizuję. Czego ewidentnie mi brakuje w reprezentacji Szkocji? No jednak siły rażenia, bo dla mnie Szkocja, to już nawet nie mówię Dennis Law czy Kenny Dalglish, natomiast jak sobie przypomnimy te późniejsze czasy, czy Ali McCoy jednak, czy Kenny Miller, czy właśnie Hutchison, czy nasz dobry kolega Mo Johnston, były piłkarz i Celtiku, i Rangersów, i twojego kochanego FC Nantes. No zawsze jednak Szkoci mieli takiego snajpera, który na poziomie reprezentacji potrafił strzelić kilkanaście bramek, a dzisiaj takiego snajpera brak. Nic się nie zmieniło, Mati, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o restrykcje, ilu widzów będzie oglądać mecz na Wembley? Nie, ja przeczytałem dzisiaj dokładnie rano 21,5 tysiąca. Okej. Okay. Mati, na koniec już bardzo ci dziękujemy. Chcę, żebyś jeszcze zobaczył wyciekły SMS-y prawdy, co też pokazuje
pokazuje, jak polska młodzież już zaczyna żyć turniejem Mistrzostw Europy, a nie tylko szkołą. Chciałbym wam powiedzieć, że to są SMS-y młodego Matiego Borka do jego mamy. Synuś napisał takie rzeczy, w szkole już się nic nie dzieje, ale jak widzicie, mam nadzieję, że nie zrobimy mu pod górkę. Mati, jakby co, ustaliłem to z twoją Joanną, że można to opublikować. Także nie wiem, czy będziesz chciał syna doprowadzić do porządku, żeby się jednak uczył, czy wręcz przeciwnie. Tomek, niestety w quizie pod napięciem myślę, że nawet team nie mamy w składzie Piela, Papuga, Smokowski, Borek jeszcze ze 2 lata i z Kubą nie mamy szans. Dziękujemy bardzo. Mateusz Borek, dziękuję prosto bardzo. Z Londynu.